Podpisanie umów odbyło się w dworze Zbrzeziec w Muzeum Wsi Radomskiej. Na początku przekazane zostały pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na zadanie zarządzanie zasobami wodnymi. To nie są duże środki, które teraz były przekazywane, bo około 500 000 zł na jeden projekt. Natomiast też ważne jest podkreślenie to, że rzeczywiście mamy w dyspozycji środki unijne. Będziemy uruchamiać projekty, jeżeli chodzi o retencję i gromadzenie wody, tej wody opadowej również, ale i w przypadku zbierania wody również gromadzenie w tych zbiornikach retencyjnych. Pieniądze trafiły m.in. do gminy Wolanów, która otrzymała łącznie 1 000 000 zł. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowy pierwszego stawu, który jest realizacją koncepcji odwodnienia miejscowości Wolanów. I w ramach tej koncepcji założone są budowa 3 stawów. Na pierwszy otrzymaliśmy właśnie dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, czyli od pana marszałka, można powiedzieć, Rafała Rajkowskiego. Już kończymy tę budowę, do końca października mamy termin, a teraz to jest budowa 2 kolejnych stawów w ramach tej samej koncepcji, co pozwoli, mamy nadzieję, zagospodarować wody opadowe w miejscowości Wolanów, gdzie nie ma żadnych rowów odprowadzających te wody i kiedy są takie okresy związane z większymi deszczami, to mamy potężny problem, bo zalewa nam centrum Wolanowa. W ramach tego samego programu pieniądze trafiły też do Przysuchy oraz gminy Chynów. Ponad 1 700 000 zł trafiło także do beneficjentów z regionu radomskiego z programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich. Z dofinansowania mogły skorzystać organizacje pozarządowe, które działają na rzecz rozwoju obszarów gospodyń aktywnych społecznie. Z tych pieniędzy takich inwestycyjnych na zakup doposażenia kół gospodyń wiejskich wynikają później bardzo ciekawe projekty, które realizują wszystkie koła gospodyń wiejskich, nie tylko. Mieliśmy okazję podpisać kilka umów, bodajże 5 umów w ramach funduszy unijnych na zbiorniki wodne i jednocześnie kilka również straży pożarnych doposażonych w sprzęt, jak również jedna chyba orkiestra, która zyskała dodatkowe finansowanie na zakup potrzebnych instrumentów dla orkiestry. Wsparcie trafiło m.in. do koła gospodyń wiejskich sąsiedzi z Rudy Małej w gminie Kowala. Z tych pieniążków będziemy kupować nadal dalsze wyposażenie dla naszych potrzeb. Będzie to wyposażenie świetlicy w Rudzie Małej. Już sporo rzeczy mamy, ale akurat te pieniążki pozwolą nam lepiej doposażyć, tak żeby było fajnie i żebyśmy mogli organizować różne imprezy dla naszych mieszkańców, dla dzieci w naszej wsi. Program Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 1674 wnioski, z czego wsparcie trafi do 1123 organizacji z całego województwa.